Siema, z tej strony Paweł z kanału IT Passion, a dzisiaj przychodzę do Was z wynikami konkursu. Tak jak obiecałem, są aż dwie nagrody. Do pierwszego zestawu kupiłem świetną wyrzutnię JW59. Jest to naprawdę bardzo fajna kostka, która tak mi się spodobała, że postanowiłem taką samą kupić do swojego stawu na Sylwestra. Jest to szybka, finałowa i efektowna wyrzutnia o kalibrze 30 mm. A finał finałów zakończony jest gęstym cracklingiem. A to nie wszystko, ponieważ zwycięzca otrzyma także świetne single shoty, siemanko. Okej. Kładę je tutaj. Mocne petardy na Sylwestra. Są nimi emiterki Exploder 5 od Tropika, paczuszka oraz bączki z cracklingiem, Dragonexy, czyli takie ruskie cukieraski, oraz diabełki do zabawy. Myślę, że taki zestaw, który tutaj widzicie, idealnie sprawdzi się na Sylwestra. Jest coś na początek dnia, mocne petardy, single shoty na wieczór i świetna wyrzutnia finałowa, która według mnie robi niesamowite wrażenie. Druga nagroda składa się z kolejnej bardzo fajnej wyrzutni. Jest nią wyrzutnia Elixir od Jorge JW912. Jest to wyrzutnia posiadająca aż 49 strzałów w kalibrze 20 mm. Warto dodać, że jest to również wyrzutnia finałowa. No i cóż, ona składa się tylko i wyłącznie z jednego efektu, czyli bardzo gęstego i dynamicznego cracklingu. Myślę, że osoba, która ją zgarnie, będzie mogła coś takiego przeżyć na żywo i niesamowicie dobrze się przy tym bawić. A do tego jest to oczywiście nie wszystko, ponieważ tak jak w poprzednim zestawie są tutaj single shoty. Siemanko. Mocne petardy Exploder 5 od Tropika. Paczka Dragonex, również od Tropika. Tak samo takie strzelające sznureczki. A do tego zestaw aż trzech dymów JFS1 od Jorge. Tak się one prezentują. Tak jak w poprzednim zestawie, chciałem, aby był on uniwersalny. Jest coś na początek dnia, dymy w różnych kolorach, pirobajery, mocne petardy, single shoty na wieczór i mocna wyrzutnia na północ. Czas więc ogłosić zwycięzców. Nagrodę za największą aktywność wygrywa Śliwa. Gratulacje zwycięzcy. Wykazał się on nie tylko największą ilością komentarzy, ale także bardzo dużą aktywnością na kanale. Czynnie komentował, łapkował, a także wpadł na Discorda, na Instagrama, na grupę na Facebooku i aktywnie towarzyszył w rozwoju kanału, oglądając filmy, wyczekując na społeczności i wiele więcej. Jego komentarze bardzo miło mi się czytało, a ich liczba była naprawdę ogromna. Nie był to w żaden sposób spam, nie były to jakieś komentarze składające się z jednego wyrazu. Widać było, że jest to osoba, która naprawdę mocno jest zajawiona, a jej aktywność była naprawdę ogromna. Do tego czas oglądania filmów był oczywiście bardzo duży. Także po spakowaniu Śliwa otrzyma jedną z tych dwóch paczek, a druga poleci do drugiego zwycięzcy, którego właśnie teraz wylosujemy. W opakowaniu Petard Bonbon umieściłem karteczki z filmami, które dodałem na kanał w tym roku. Nie dodawałem filmów z poprzednich lat tak, aby osoba, którą wylosuję, na pewno mogła otrzymać nagrodę i była aktywnym widzem na kanale. Pokażę Wam, jak to wygląda. Mamy tutaj karteczki. Pokażę Wam dla przykładu jedną. Wygląda to w ten sposób. Tak się to prezentuje. Na przykład tutaj mamy filmik Epicki Karabinek. Także weźmiemy to, wrzucamy do środka, zamykamy, wstrząsamy i wylosujemy film, z którego będę później na komputerze losował osobę, która wygra drugą nagrodę. Także wstrząsamy. Ło! Grubo. Tego się nie spodziewałem. W każdym razie na pewno coś jeszcze w środku zostało. Na pewno zostało i tak też jest. Super, bierzemy jedną karteczkę. Otwieramy. Elegancko.
2000 subskrypcji. Co dalej na kanale? 19 dni do Sylwestra. No i cóż, przechodzimy na komputer i tam też wylosujemy zwycięzcę, który skomentował ten oto film. A więc zmieniamy scenę. Przechodzę do filmu, który wylosowałem wcześniej, kopiuję link i przechodzimy na stronę Raffle Dash. Wklejam link. No i cóż, zobaczymy kto wygrał. Gratulacje Radii, wygrałeś drugą nagrodę w konkursie. Cieszę się, bo wygrał naprawdę bardzo ciekawy komentarz. Podsumowując, chciałbym podziękować wszystkim za aktywność na kanale. Łapkowaliście, komentowaliście i oglądaliście moje filmy, za co wam bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że większość z was zostanie na dłużej, ponieważ ten konkurs miał także sprawić, abyście mogli miło spędzić wolny czas. Jako że forma konkursu bardzo mi się spodobała, myślę, że w przyszłości zrobię kiedyś jeszcze raz taki konkurs. Dlatego cała aktywność na kanale cały czas się liczy, a ja nieprzerwanie będę czytał wszystkie komentarze i przypinał serduszka. Jeszcze raz gratuluję Śliwi i Radiemu, którzy wygrali te dwie oto nagrody w konkursie. Ponadto już teraz chciałbym zaprosić was wszystkich do oglądania filmów, które będą pojawiały się przed Sylwestrem. Mam nadzieję, że filmy, które zaplanowałem, przypadną wam do gustu. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i cześć!